Dziewiątkę, prawda? Zobaczymy, czy coś się uda. Jeżeli, bo wydaje mi się, że większość z Państwa jeszcze nie widziała tego, co Łukasz potrafi z ciastem zrobić, a to naprawdę sprawa efektowna. Trudno to opisać słowami, dlatego ja już chyba zamilknę i generalnie oddam po prostu Was, oddam Was w ręce, chciałbym powiedzieć Łukasza, ale w rękach Łukasza będzie znajdować się ciasto. No, zobaczycie, co on potrafi przy pomocy swoich umiejętności z takim ciastem zrobić. Faktycznie... Nie muszę dodawać, sam to wszystkiego nauczyłem. Oczywiście, Karol, nie wiemy. Ale że ty, Łukasz, nie zaprzeczasz głośno. Nie. No wyjdzie, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Rozciągnie takie poplatuszka. Troszeczkę miejsca prosimy Łukaszowi zrobić, bo... Jest ono potrzebne, jak sami już widzicie. Jak narzuta na łóżko, słuszne skojarzenie. Ja to patrzę na miny panie obserwujących, jak oczy robią się coraz większe i się wcale nie dziwię tej reakcji, bo faktycznie wygląda to, cóż, tak jak mówiłem, po prostu spektakularnie. To jest nadal ciasto, absolutnie, to jest właśnie, jeżeli ktoś ma wątpliwości, mamy tutaj do czynienia z ciastem do pizzy, nadal. No, czyli tak jak na cienkim cieście, jak ja lubię, prawda? Nawet na bardzo cienki. Łukasz, w którym piecu będziesz piekł tą pizzę? Podzielimy na porcje na surowo jeszcze. No, zrób to. Hop! Oj, chyba idzie na rekord, bo tak... Hop! Już nie muszę dodawać, że drugie miejsce w Neapolu z Włochami wygrywa. Przechodzi samego siebie, słuchajcie. Ja ten pokaz już kilkukrotnie widziałem. Nigdy tak wielkiej jeszcze... To jest niesamowite. Nigdy tak wielkiej pizzy jeszcze nie zrobił. Chyba ośmieliła go tutaj publika. Czyli jedną zrobimy. Dziewczyny! Hop! Zasłużone prawa zasłużone. Ucieszycie się, kiedy powiem, że to nie koniec pokazu jego umiejętności? On jeszcze umie na robocie usiąść się położyć, dlatego go nie biorę często do pracy. Lubi zaraz wyjaśnimy, o co chodzi z tym kładzeniem się. No ale zobaczcie najpierw tak, tutaj niepozornie, strążki do rączki, ciężko, ale o, i zaczyna się już robić. Jak robi te 7 pizz w tygodniu u siebie w restauracji, no to właśnie tak je rozkręca. Kilka prostych ruchów, tak jest. Lepiej. Dodam, że cały czas ciasto, prawda? Tak, tak. Mamy cały czas do czynienia z najprawdziwszym ciastem do pizzy. No, pierwszy. Zobaczmy, co uda mu się zrobić z kolejnym kawałkiem ciasta. Dlatego mówię, że lubi posiedzieć, bo i usiądzie i się położy. Dlatego no, proszę bardzo, nie bierze. Faktycznie to leniuszek. Brawa, brawa na Łukasza, drodzy Państwo, zachęćcie go do kolejnych trików. Brawa, Ali. Oj, proszę bardzo. I jeszcze jeden. Nie kończymy, absolutnie. No freestyle to nie tylko jeden trik, jak widzimy. Zdecydowanie tak jest, to improwizacja. No, trzeba być sprawnym naprawdę. Nie dość, że pomysłowym, co z tym ciastem zrobić, jak nim odpowiednio zakręcić, no to jeszcze faktycznie sprawność tutaj też ma znaczenie. I jesteśmy, proszę bardzo, kolejny plac. Ilość telefonów w tej chwili wycelowanych w Łukasza już idzie po prostu dziesiątki, mam wrażenie.
ale to absolutnie nie dziwi. No ja to całkowicie rozumiemy. Takie rzeczy chcecie mieć uwiecznione. Brawa, brawa dla Łukasza. I jeszcze ostatnia część pokazu. Słuchajcie, to jest, tym razem to już nie jest ciasto, tylko to jest makieta, placka, na której się ćwiczy. Okazuje się, że jak w każdej dyscyplinie wyczynowej, a do takiej chyba należy zaliczyć pizzę freestyle, mamy również odpowiednie narzędzia do tego, żeby ćwiczyć. No i tak one właśnie wyglądają. Jak sami widzicie, przy jego życiu też można niezłe show zrobić. Chyba czas coś popróbować, Łukasz. Wow! Brawa!